Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl. Nasze akademiczki są jednym z największych pozytywnych zaskoczeń sezonu 2013-2014. Polski skład, młodość, brak gwiazd, to przed rozpoczęciem zmagań miało nie należeć do atutów zespołu. Jak najbardziej jednak należy. AZS potrafi być groźny dla każdego, być może dzięki doskonałej atmosferze i braku wielkich oczekiwań co do wyniku. W ostatnim spotkaniu, rozegranym w stolicy regionu, nasze tenisistki wspólnie z kibicami przeżywały huśtawkę nastrojów. Do Wrocławia przyjechała ekipa spod Jasnej Góry, z którą teoretycznie wrocławianki nie powinny mieć większych problemów. Łatwo jednak nie było. Zapowiedzią ciężkiego boju był już inauguracyjny pojedynek. Natalia Bajor wygrała z Katarzyną Ślifirczyk 3-2 ostatniego seta, 11-8. Rywalki szybko doprowadziły do wyrównania. Świetną partię rozegrała liderka częstochowianek Elena Dubkowa. W odpowiednich momentach zawodniczka zza naszej południowej granicy przyspieszała i pewnie pokonała Sandrę Wabik 3-0. W pojedynkach polsko-polskich nasze na szczęście były górą. W trzeciej potyczce Daria Łuczakowska wygrała z Katarzyną Nowocin 3-1. Chwilę później jednak ponownie przyjezdne doprowadziły do remisu, znów za sprawą Dubkowej. Tym razem ta tenisistka wygrała z Bajor 3-0. O wszystkim decydował pojedynek Wabik-Ślifirczyk. Rozpoczęło się świetnie od wygranej wrocławianki 11-7. Ślifirczyk w drugim secie rozbiła jednak naszą zawodniczkę 11-2. Kolejne dwie partie padły łupem. Wabik wygrała 2 razy po 11-8 i cenne zwycięstwo pozostało we Wrocławiu. Do zakończenia sezonu zasadniczego AZS-owi zostało 8 meczów. Nowe Centrum Skłosza Redeco. www.redeco.pl